Współcześnie mamy coraz częściej do czynienia z projektami elektromechanicznymi, co oznacza, że zarówno projektanci elektrycy, jak i konstruktorzy muszą pracować nad jednym wspólnym modelem. W rzeczywistości jest często tak, że tak naprawdę obie te grupy siedzą w osobnych pokojach i tak naprawdę każda sobie tak naprawdę projektuje, a później dopiero próbują te dwie grupy w jakiś sposób uzgodnić pewne parametry, czy jakoś dostosować oba modele do siebie. Podczas gdy tak naprawdę, zobaczcie, w najnowszym inwentorze mamy specjalny proces projektowy, który nazywa się procesem elektromechanicznym, w którym tak naprawdę możemy w wygodny sposób ustawić pewien plik wymiany informacji pomiędzy inżynierami, elektrykami, jak i konstruktorami. No i dzięki temu mamy pełne informacje o projekcie, o wszystkich informacjach, o wszystkich połączeniach, które występują zarówno w projekcie mechanicznym, jak i w projekcie elektrycznym. Załóżmy, że mam tutaj taki ten odprzęt silnika. Chcielibyśmy tutaj, brakuje, widzimy jeszcze jednego tak naprawdę podłączenia tutaj do w naszym silniku i załóżmy, że w międzyczasie projektant elektryk, korzystając z AutoCAD elektrycznego, spróbuje wprowadzić pewne nowe zmiany. Mam tutaj jedną ze złączek, chcielibyśmy tą złączkę powielić. Zobaczcie, jak łatwo w AutoCAD elektrycznym możemy dokonywać pewnych zmian, czyli robię kopię istniejącego elementu. Jedyne, co muszę zrobić, tak naprawdę wprowadzić oznaczenie danej złączki, a kolejny krok to przygotowanie, wyrysowanie przewodów. Wyrysowanie przewodów też jest bardzo proste, no, jesteśmy w AutoCADzie, ale mamy możliwość chociażby dodatkowo wyboru typu przewodu. Ten przewód możemy potem w bardzo wygodny sposób łatwo zacząć rysować. Program automatycznie rozpoznaje, gdzie są punkty przyłączeniowe, więc nie musimy być specjalnie dokładni, żeby wyrysować te elementy. Wystarczy tak naprawdę, że zbliżymy się do punktu przyłączeniowego i automatycznie taki przewód jest przez program tworzony. Gdybyśmy chcieli teraz wyrysować kolejny przewód, na przykład zmienimy sobie go na kolor fioletowy, to w tym momencie dokładnie robimy to samo, czyli rozpoczynamy rysowanie, zbliżamy się do drugiej złączki, do punktu, gdzie ten element ma być dołączony i automatycznie przewód jest przez program rozprowadzany. Nic nie po drodze nie musimy robić. Oczywiście zdarza się, że przewód jest za krótki, ale mamy zbudowane narzędzia, które pozwalają w bardzo szybki sposób chociażby na odsunięcie przewodu tak, żeby rozłożyć dany przewód odpowiednio na naszym schemacie elektrycznym. No dobrze, w tym momencie wprowadziliśmy nową złączkę, nowy system połączeń, który tak naprawdę jeszcze nie jest w żaden sposób odzwierciedlony w projekcie mechanicznym. To, co może w tym momencie projekt elektryczny może zrobić, to po prostu bierze i aktualizuje informacje, czyli synchronizuje to, co w tym momencie ma zdefiniowane, z informacjami do tego wspólnego punktu wymiany. Oczywiście synchronizacja może być włączona automatycznie lub ręcznie, w zależności od tego, od preferencji. No i mamy w tym momencie informacje o nowej złączce i o nowych podłączeniach, które są w żaden sposób jeszcze nie zobrazowane w inwentorze. Jeżeli wrócę do inwentora i wykonam operację synchronizacji, zobaczcie, że automatycznie te informacje tutaj zostają potwierdzone. No i w tym momencie widzimy, że projektant mechaniczny, no, brakuje w naszym projekcie złączki. Jak tą złączkę w tym momencie możemy, skąd ją możemy wziąć? No możemy na przykład bezpośrednio skorzystać z funkcjonalności wstawiania z katalogu danych. Ten katalog nam się tutaj troszeczkę rozszerzyło, okno dialogowe przy tych rozdzielczości. Mamy w tym momencie okno dialogowe, w którym możemy tak naprawdę zdefiniować położenie naszej bazy danych. No, możemy skorzystać na przykład z bazy danych wspólnej dla inżynierów elektryków i inżynierów tutaj konstruktorów, przez co w łatwy sposób możemy na przykład odnaleźć nasz konektor, wpisać na przykład nazwę producenta, na przykład mamy konektor Boscha, być może w naszej bazie już wstawiony, wyszukuje, jest taki konektor. Zobaczcie, w tym momencie jednym kliknięciem myszy mogę przystąpić do wstawiania naszego konektorka, wstawię ten konektorek gdzieś tutaj na naszym modelu i spróbujemy za chwileczkę ten konektorek po wstawieniu przymocować naszego zespołu. I tu znowuż mamy ciekawą funkcjonalność inwentora, która pozwala Wam w szybki sposób montować elementy. Często wiem, że zapominacie, na przykład połączenie typu joint. Możemy je w bardzo wygodny sposób szybko wygenerować. Wystarczy tak naprawdę wskazać geometrię na jednym elemencie, wskazać geometrię taką odpowiadającą tej geometrii mniej więcej na drugim komponencie. Czyli to będzie w tym momencie gdzieś ten element w tym miejscu. No, czasami potrzeba jeszcze tak naprawdę wyrównać geometrię i powiedzieć, że ta ścianka i ta ścianka powinny być ze sobą wyrównane i po chwili mamy złączkę już w tym momencie wstawioną do naszego zespołu. No ale brakuje nam w takiej sytuacji jeszcze wygenerowanych
połączeń. Jak te połączenia możemy wygenerować? No, wystarczy wejść w edycję wiązki przewodów, wybrać opcję wygeneruj mi połączenia i program automatycznie w tym momencie wszystkie połączenia brakujące nam tutaj wygeneruje. Widzimy, że w tym momencie zostały wygenerowane przełączenia, ale najkrótszą możliwą drogą. Nie zostały one w żaden sposób tutaj wprowadzone do naszej wiązki, ale mamy na przykład funkcjonalność automatycznego rozprowadzania przewodów, co powoduje, że za chwileczkę te dwa przewody zostaną wprowadzone do naszej wiązki, no i możemy w tym momencie już mieć połączenie w pełni wygenerowane. Mając w tym momencie te elementy zdefiniowane, no wiadomo, potrzebujemy też aktualnić informacje o rozwinięciu naszej wiązki. Zobaczcie, w tym momencie wprowadziliśmy zmiany, wiązka może zostać w tym momencie uaktualniona. No i musimy wprowadzić pewne tutaj modyfikacje. No widzimy troszeczkę nam się element jeden rozwinął nie tak, jakbyśmy chcieli, a możemy w wygodny sposób, zobaczcie, rozwijać wiązki w dowolny sposób, tak, jaki nam on odpowiada. Możemy też tak naprawdę skorzystać z funkcjonalności tutaj tej tablicy rozłożeniowej i na przykład wstawić brakujące konektory. Program automatycznie wie, które konektory są brakujące, więc automatycznie taki konektor tam wstawia w pobliżu wyprowadzeń z łączki. No, korzystając z nowej funkcjonalności inwentora, możemy zobaczyć, jak szybko zmienić na przykład orientację takiej złączki i mieć się w to złączki już rozprowadzone. Kolejny krok, który możemy zrobić, tak naprawdę możemy wejść do właściwości pewnych elementów i powiedzieć, żebyśmy chcieli na przykład, żeby wszystkie części miały swoje opisy wprowadzone na nasz rysunek. Wystarczy pokazać, w którym miejscu taki opis byśmy chcieli, żeby był wprowadzony i program automatycznie w pobliżu takiego elementu takie opisy nam tutaj wygeneruje. Oczywiście czasami te opisy mogą się nam gdzieś rozjechać, ale zobaczcie, no w wygodny sposób jesteśmy w stanie te elementy uporządkować tak, żeby miały odpowiednią miejsce na swojej tablicy rozłożeniowej. Kolejny krok, który moglibyśmy zrobić, no to jeszcze na przykład chociażby wprowadzenie kolejnych opisów. Możemy na przykład wybrać właściwości takie jak chociażby piny, nazwę pinu, czyli właśnie numer pinu. Zobaczcie, mogę w tym momencie pokazać, że gdzieś w tym miejscu chciałem w pobliżu przewodu, żeby taki pin został wprowadzony i wszystkie piny nieopisane automatycznie przez program zostają opisane swoimi numerami, więc mnóstwo pracy możemy zaoszczędzić właśnie korzystając z takiej technologii, czy opisywania właśnie rozwijania przewiązek elektrycznych i ich opisywania. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, w jaki sposób możecie wykorzystywać technologię właśnie, czy proces elektromechaniczny budowany w Inventora 2016. Jak widzicie, jest on bardzo prosty, przyjazny i tak naprawdę jest to duży krok w kierunku połączenia grup projektantów elektryków i projektantów i konstruktorów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.